Dzień dobry państwu. Dzień dobry, cześć, do widzenia. Z tej strony Wuchaj i... Jak każda. W tych bardzo ładnych okolicznościach przyrody chcielibyśmy wam zaprezentować miasto. Tak, tak wygląda miasto. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Aczkolwiek to jest WarZ. O jeny, ja tu krwawię jeszcze, wiesz? Więc ja nadal tracę krew. Jest to... Po ostatnim odcinku, w którym zaproponowałem, że przejdziemy się także do miasta po emocjonujących sprawach, które nas dotyczyły w tamtym małym przystanku, gdzie zombiaki mówią nam dobranoc. Przejdziemy sobie chyba nie przez most, nie idziemy? Mnie się zdaje, że tylko mostem można przejść, ale dobra, możemy iść do... A nie, możemy iść dołem. Nie, pamiętam, taką pamiętną noc tutaj, spędziliśmy ją razem. Tylko ty i ja. Ja nic nie pamiętam. I stado zombiaków. To była ta pamiętna scena, której nie umieściłem później. Tak, bo było zbyt ciemno niestety. Było tak ciemno, że na ekranie widać było tylko celownik i parę, że i tak. I światło od wystrzeliwanych kul pocisków, które romantycznie rozwalały te spleśniałe głowy zombiaków. No i niestety zginęliśmy. Jakoś tak się potoczyło. No, ja obecnie zostawiam plamy krwi, trochę jak w Dexterze, normalnie. Ale ubywa ci życie? Czy tylko... Powiem ci, że miga mi co jakiś czas, ale nie jestem raczej tutaj zorientowany, czy mi może ubywać... Ale jak zobrazujesz, ile masz? No mam nad kolanami leciutko. A. Ale krwawie. Może to ja pierdzielę. Tak nie pędź. Ej, może mam okres. Co ty na to? Tamtej nocy? No? Nie, tamta noc była dawno temu. A teraz to już jest całkiem inny świat, inna postać w ogóle, bo to jest Ambroży Kleks, tam biegnie Dawid Jak. To są bardzo ważne postaci w tym uniwersum. Oj tak. Tak. Jak wydadzą książkę, to będzie tam ona. Tak, będzie Adventure... Mogą zmienić niki dla niepoznaki, ale to my. Tak, nie zwiedźcie się tym zabiegami wydawniczymi, które są po prostu dosyć chamskie i brutalne w stosunku do naszych genialnych, absolutnie epickich postaci. Nie biegnij, bo tu są... W ogóle usłyszałem, że słowo epickie może wiele różnych rzeczy znaczyć. Niekoniecznie, odnosić się do znaczenia literackiej epickości, czyli rozmachu ogromnego zawartego w tekście. No ale dokładnie nie wiem, bo nie, jakoś się nie wdawałem w to. Aczkolwiek, no... ktoś tam... Zombiak biegnie? Do nie. Ciebie chyba. Nie, tam stoi baba. A, no widziałem, tam taka pani poszła biegać sobie. Jogging jest zdrowy, polecam wszystkim. Ja właśnie od maja zaczynam o 5 biegać, nad ranem 5. Dlatego tak no wcześnie ja się kładę. No to ja biegam o jakieś 6. Na razie raz w tygodniu? Nie, ale... na razie to tylko po treningu na bieżni sobie biegam, więc... Dobra, się przestraszyłem, że ktoś na mnie biegnie, a to na ciebie biegło. Mów jak cię zombiak atakuje, żebym mógł zareagować bądź uciekać. Gdzie ty pobiegłeś? Chodź tu! Tu, kolego! Wiem, tu. Bo jeszcze tylko do oktoferki. Ja myślę, że najlepiej tutaj będzie się kłócać. Jest to pierwsza przygoda w tym mieście za dnia tak naprawdę, dzięki czemu możemy zauważyć to miasto w pełnej krasie, jak po apokalipsie. Trochę mi to przypomina film Jestem Legendą, który jest genialny moim zdaniem i gra w nim jeden z moich ulubionych aktorów, czyli Will Smith. Nie oglądałem tego drugiego zakończenia, ponoć są dwa. Ty lepiej, bo masz więcej życia. Ponoć są dwa zakończenia, nie ponoć, tylko na pewno są dwa zakończenia. Ja oglądałem jedno, czyli te tak zwane dobre? Jakoś tak. To jest chyba dobre, to co ja oglądałem. Ale nie będę nikomu spoilerował tutaj, bo to jest bardzo niemiłe i w ogóle. Chodźmy może w tamtą stronę, w środek miasta. Dobra. Na razie ty będziesz zabijał, co? Wow. Tu jest wejście, wiesz, do środka i on wsadzi. Ej, idziemy tam? Coś nas goni. Czekaj. Biegnie no. Ciebie? Tu mnie? Nie wiem. Spokojnie. Może się zgubiła, bo poprawili Pathfinding. Uważaj! Uciekaj, bo biegną dwóch. Wiem, widzę.
Mów jak coś, będzie krucho. Ogarniasz? Ja patrzę na tyły. Trochę krwawie. Podpaski musimy sobie, muszę sobie kupić, wiesz? Bo ja już totalnie krwawie jak... Poczekaj, nie wchodź, nie wchodź. Dobra. Zupa z bobra! I tutaj nic nie ma, ale piękny ten budynek. Wiesz co, trochę mi to przypomina budynki z tego, z... Oprócz tego, że tu jest wszystko zniszczone i tak dalej. To mi... nie wchodź dalej. Tak, nie wchodzę. Widzę, że tam biegają stwory. Trochę mi to przypomina budynki z Supermana starego, takiego serialu. Dobra, chodź. Dobra. Wchodzę. Obczaj. Dobra, obczaj. Można wchodzić na piętro, chodź. Tak. Ale fajnie, mnie się to podoba, powiem ci. Z windy chyba są. Wiesz co, jak dodali te grupy, to jest bardzo dobre z tego względu, że bardzo fajnie się... Co to za dźwięk? Z tego względu, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się zabijemy nawzajem. Bo widzisz tą kropkę, widzisz tą kropkę, nie? Przynajmniej ja widzę. Tak, ja to widzę, ale... Pomimo tego, że jest szansa, że i tak mnie zabijesz, a ja ciebie, nie? Przy jakichś tam szybkich akcjach. Tak. W ogóle flary są o tyle dobre, że jak będzie noc, to będziemy mogli wstrzelić gdzieś tam, one zaczną biec, a my podejdziemy tam, gdzie chcemy. Stój. Stoję. Drapnął mnie, skubany. Dużo masz życia jeszcze? Jak pan sam z życiem stoi? O, przejdźmy się może do jakiegoś tam naprzeciwko, co? Dobra, tylko tu jest policjant. Aj, tam policjant, zabij go. Gramy w GTA, może zabijać. Zabij! Ile będzie miał gwiazdek? Trafną mnie sam. Świnia jedna! A, jeszcze uderzy się głową. I dobrze ci tak. I dobrze, mówiłem, nie zaczynaj z nami. Ha, ha, ha. Został go. Dobra, już go nie biję. Zabiję go. Na ciebie. Dobra. Zabiłeś martwego, tak? Tak, zabiję martwego, bo czasem trzeba. Bo mogę! Podejdę sobie do samochodu, co? Dobra, uważaj tam, bo ja mam kolana tylko już. O! Nic nie ma. Ja tu do taksówki podejdę. Gdzie? Jakie taksówki? O, taksówka. Chodźmy do tego budynku. Też nie ma, dobra. Poczekaj, nie wchodź, bo zombiak jest. O, widzę, przy oknie, patrzy się tam. Czy on nie miał przypadkiem... Oberwałeś? Nie, jeszcze nie. Powinniśmy bardziej ostrożnie chodzić, ale chuj tam. Patrz, ile tam zombiaków. No właśnie nie patrz, tylko chodź na górę. Mamo! Mam flarę jak coś, aha, nie? Wyszliśmy na górę i teraz nie wyjdziemy. Nie no, wyjdziemy, na lewo będziemy szli. O nie! Nie wychodź! Ty czy ja? Idź tam dalej. Ja bez ciebie nie przeżyję tutaj. O, ładnie go zabijałeś. Uderzam nawet... teraz niżej, żeby pewnie uderzać. No bo w głowę czas... Kucaj. Dobra. Kicam. Bardzo ładnie, proszę państwa, co za emocje, co za walka. Idziemy teraz bardzo ładnie, jak cichy zabójca normalnie. Jak hitman, prawdziwy hitman. Przejdziemy sobie na podwórko. O, krwawisz. Ja nie migam, ale chyba nie ujmuję życia, to nie wiem, nie mam pojęcia. Byliśmy tam na lewo? Byliśmy. Gdzie na lewo? Jak patrzysz na lewo, to nie wiem. Na tył. Byliśmy. Wow, ładnie tu mieście, wiesz, powiem ci. Bardzo ładnie. Minis... nie. Ci... Lepiej niż w Warszawie. Oj tak. Już dwa ansuby. Już dwa ansuby. My tu mamy live statystik i ogólnie takie social media statistic mode. Zapraszam na naszą konferencję. No tak. A nie będę mówił jak. Która się odbywa w Warszawie. Ej, tylko my tam byliśmy, to chodź tu bardziej na lewo. Jak? Idziemy dobrze. Patrzyliśmy na ten...
Tam nie byliśmy. Tam gdzie idziemy. Dobra, patrz, to jest gej. N-gej. N-gej. A nie, NGF. A. Już nie, nie jest. N-gej. Już nie jest śmieszne. Zabij go, zabij. O, kasa. Moja, nie ukradnie. 35. Nie no, nie, wtedy to nie ukradłem, tak? Tak, o. Okradłeś martwe. Czekaj. Ty karetka. Helikopter. Straż pożarna, tu może coś być. Kampingowiec. Nie, to autobus, ale dobra, falić to, idziemy tam. Poczekaj, ja idę tego zabić na lewo. Jakiego zabić? O kurde, aż tam. A dobra, on był za mną. Nie, powoli, powoli. Obserwujesz mnie czy coś? Nie, już tak. Aha. Pusto, bo tam było pusto ogólnie, nie? Kasa. O nie. Bogaci, bogaci są w tej Warszawie. No same takie. Co, Kalfor? Ktoś dodał mnie chyba do znajomych. Mi też to, Kalfor help. Ktoś chce pomocy, tak? No. To masz w misjach, wiesz? Ponoć. Takie rzeczy. Już dodali jakieś misje? Właśnie nie wiem. Nie wiem, czy to działa. Nie patrzyłem jeszcze. Aha, tu jest policjant, to już kurczę, będą się dodali. Policjanci są twardzi. Nie ma broni. Oszukali mnie. Ale to jacy, nie? Tu jest budynek koło tego. No, zauważyłem, tu wszędzie są budynki. Jesteśmy w mieście. Jakbyś nie zauważył. Znaczy, otwarty budynek. Aha. Tu coś jest? Bo wiesz, w Warszawie ogólnie to są... Broń, budynki, tak. Chyba, broń. Obserwujesz mnie? Nie. Nie ma nikogo wokół ciebie. Nie, nikogo. Nie idź tam. Nie idź tam, nie idź ale za daleko. Nie, bo stał, a... Wszedlibyśmy do budynku. Co tu mam? Dostałem jakąś barykadę. Bierzemy to, czy zostawiamy? Bierz. Bo można... Jeśli masz gdzie, nie masz gdzie. Kurde, muszę się położyć. Ja bym coś już zjadł w sumie. Dobra. I się napił także w sumie. Bo woda kokosowa wdać. Ja mam zwykłą. Dobra. A tu na aucie jest, więc można by zebrać i wypić. No, można. Proponuję iść tutaj jeszcze w wozy strażackie. Bo samoloty są, tu powinna być broń, nie ma, oszukali mnie. W ogóle reklamacje składam i nie chcę już gry. Dobra. Pistolet jest na wozie strażackim. Dasz radę? O kurde, dziabnął mnie. Nie, sorry. Flara, nie, nie żartuję. Dziabnął mnie, ale nie wiem jakim sposobem, zmieniam broń. Panie. Aha, bo ty się jeszcze pod pistolet, tak? No. Weźmiesz, podniesiesz go? Ej, boleć ci zębiak. Ja czy ty? Ja. Dobra. Tam są chipsy w autobusie. Dobra, ale chcesz ten pistolet, bierzesz, czy? Nie, ja mam dwa. Na pistolety? Mam dwa, to jest flara. Pistolet jest. Gdzie masz pistolet? Tu i... Flar gun. Ale to jest pistolet. To jest flarowy, no flara. Znaczy. Patrz, ja sobie wezmę. Dobra, to bierz. Bierz smacznego. Możesz sobie strzelić fanusa. O, zjadłem mi się jasno. No. Możliwe. Może sobie też zjem jeszcze. Ale ty idzie... Aha, tu chciałem ten budynek obadać. Wiesz czemu? Który? Bo tu są radiowozy. Aha, żebyśmy zginęli, no dobra. No właśnie. Tam jest jakieś drzwi, bo ja nie widzę. O, są. Dobra. Otwarcie i są schody na górę i jest wyjście na drugą stronę miasta. O, druga strona miasta. Będziemy opanowywać całe miasto. Warszawa jest nasza. Tak. Warszawa, wasze śmieci. Payday the heist. Normalny. Dobra, nic nie ma. Tylko kurczę, jaka. Dobra, poczekaj, chodź tu, stój tu. Zrobię. Dobra. A, bo mnie jeszcze uderzysz. Boję się! Albo nie, nie boję się.
Jeszcze jestem niezdecydowany. Mam pomysł, panie. Ja też. Jaki? Zabarykadujemy się tu i na tym skończymy odcinek. Kurczę, bogaci. Tak myślisz? No to dawaj tu na schody barykady. No. To sobie bliżej może, nie? Tak w drzwiach. Tu, a tu muszę. Piątka. Poczekaj, odsuń się. To będzie nasza baza. Da się przejść? Da. Ale masz jeszcze jedną, tak? Nie. A co masz w rękach? Nie! Nie! Ale kucnij! To już w ogóle. Się zablokowałem. A cofnij. Nie mogę nic zrobić. No to jesteś dobrą barykadą w każdym razie. Poczekaj. Położyłem się? Nie. Nie. No cóż, w tym miejscu skończymy ten piękny odcinek, który jest epicko zakończony failem. Ej, chodź tu, żeby cię złapał na kamerę. Dziękuję wszystkim za uwagę. Cześć!